Czyż nie? I ty myślisz podobnie? Otóż to ludzie sądzą, że został im dany pewien los. Jedni wierzą w Boga, inni w przypadek, jeszcze inni w siłę swego kłamstwa i we własny spryt. Jest też spora rzesza tych, którzy cieszą się, że coś im się udało i że czegoś uniknęli. Kiedy na początku używałem tego typu słów na swój temat, mistrz aż krztusił się ze śmiechu. Powiedziałem nawet, że czuję się wyśmiewany. Zdobyłem się na ten heroiczny akt asertywności i po dłuższym namyśle wypowiedziałem formułę o tym, jak źle się czuję, gdy on reaguje rechotem na moje wypowiedzi. Wiecie, co odpowiedział? Ależ tak stwierdził. Przecież to zupełnie jasne. Wyśmiewa mnie, bo plotę bzdury, których nie ma za grosz powagi. Jest tylko komizm. Wynika on właśnie z tej szczególnej, depresyjnej powagi, z jaką traktuję samego siebie. Byłem ściekły. Dopiero po pewnym czasie zacząłem odkrywać, w jaki sposób moje napuszone, nazbyt poważne podejście do samego siebie, kształtuje wszystko, czego doświadczam. Zauważyłem, że jego śmiech jest radosny i sam mistrz obdarza mnie taką życzliwością i otwartością, jakiej nigdy od nikogo nie doświadczyłem. Jak mogłem się tak mylić? biorąc jego śmiech za szyderstwo, za ukrytą ironię albo atak. Nic prostszego. Byłem tym, co chciałem widzieć w innych ludziach. Byłem tym, co umiałem zobaczyć. Byłem projektorem, który ma wpisane na twardym dysku określone programy. Aktywne, jedynie wybrane opcje. Jest w stanie wyświetlać wyłącznie takie obrazy, jakie w nim zaprogramowano. Tak właśnie. Wyświetl.